Bardzo witam was w kolejnym odcinku z serii Skyrim. W tym odcinku, jak zapowiadałem wam podczas końcówki poprzedniego, zajmiemy się zadaniem dla Namiry, które postanowiłem, że wykonamy do końca, ponieważ Namira, jak pewnie się domyślacie, to jest jedna z legendycznych księżnych, może tak powiedzieć o niej, która między innymi zajmuje się rozkładem. Mamy zadanie sprowadzić do niej brata Veladiusa i w ten sposób po prostu później złożyć go w ofierze. Wyciągniemy go zgodnie z życzeniem Dedry i zobaczymy, jak nas to zadanie zaskoczy. Może brat Veladius jednak tak źle nie skończy, no ale... Słuchajcie, no Skyrim to Skyrim. Jest mi ciężko cokolwiek powiedzieć o ten temat. Być może da się to zadanie wykonać o dwa sposoby, być może tylko na jeden. Zobaczymy. I właśnie, trzymaliśmy ten talisman, znaczy Amulet Arkaja od brata Veladiusa. I tak będzie jego kluczka w naszym domku wyglądała. Bracie, powstań. Dzień dobry, dobrze się miewasz? Słuchaj, no potrzebuję twojej pomocy. Jak mniemam, potrzebujesz ochrony Arkeja podczas pełzania po jakiejś krypcie. Mam w Markarcie pewne obowiązki. Nie wiem, czy zdołam ci pomóc. Spokojnie, zapłacę. Tak. Wśród kapłanów Arkeja krąży powiedzenie, że lepiej mieć pustą kieszeń niż pełny grób. Dobrze mówicie, ale no mam pieniądze. To porządna sumka. Chyba mogę ci przez jakiś czas potowarzyszyć. Prowadź. Oj, poprowadzę. Dobra, tylko jak tutaj wyjść z tej komnaty, możliwie jak najszybciej. Chyba tędy, czy nie będzie wyjście w grodzie pod kamień? Będzie, no dobra, ale zobaczymy, czy na pewno z tego obszaru nie można szybko podróżować. Czy trzeba przejść do kolejnego, bo tu szczerze mówiąc nie jestem pewien. I to wyjście wisiałem po prostu, no, żeby zweryfikować, ale tu już widzę, że może być z tym problem. Nie można z niego podróżować, ponieważ ma własną minimapę, tak jakby, i również, no zobaczcie, to jest jednak krypta. Krypta jaskinia bardziej, ale taka, no, naprawdę potężna, ogromna jaskinia. Więc po prostu wyjdziemy tędy. I teraz już jako, że to będzie dostępno do nieba, to stąd możemy wykonać szybką podróż. Skała wadkiego nurtu? No dobra, tutaj go zaprowadzimy na początek. Teraz słuchajcie, chciałbym was przeprosić za to, co się wydarzyło na końcu, znaczy pod koniec poprzedniego odcinka. Przekazano mi po fakcie, że podczas końcówki mieliście szumy z mojego mikrofonu. Ja nie wiem, z czego to wynika, niestety. Z mojej strony wszystko było dobrze, wliczając w to poprzednie odcinki, nagrania odcinków obecnych oraz streamy, które też prowadzę na Twitchu. Takich zażaleń po prostu nie miałem. Także tutaj, z czego to wyniknęło, nie wiem, być może to były chwilowe, po prostu problemy techniczne. Jeżeli starczy mi czasu, to ten odcinek ponownie wyrzucę z redukcją tych szumów, o ile się to oczywiście uda. Nie wiem, być może. Nie mogę wam niczego obiecać. Dobrze, a tymczasem... zobaczcie, tajne wejście. Okej, jest to nawet długi kompleks. Myślę, jak to można w ten sposób oczywiście nazwać. Dobrze, czy jest z nami brat Verulus? Jest. Chodź, bracie. Jesteśmy prawie na miejscu. Oho, słyszę Eole. Lola to dobra gospodyni. No proszę. Wszyscy wierni trzymali się razem. Hogni, Banning. Lisbeth i Sanion. Kapłanie Arkaj,
jestem twoją przyjaciółką. Jesteś przyjaciółką? Tak, jestem twoją przyjaciółką i zaprosiłam cię na kolację. Zaproszono mnie na obiad. Taki jestem głodny. Chyba się nie gniewa. Się położysz i odpoczniesz, a my przygotujemy posiłek. Muszę się położyć. Odpocząć minutkę. Chodź ze mną. Wkrótce zacznie się nasza uczta. No dobra, czyli on idzie tam. Na ten ołtarz jakby. Tylko dlaczego on się świadomie pcha w gips? Zastanawiam się. No cóż, Badulusie, dobranoc. Śpij dobrze. Eola, no i... Petulus śpi. Znalazł się na stole na miry. Dalej, zacznij kroić. No dobra. Wygląda tak uroczo. Dalej, weź pierwszy kęs. No dobra. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Śmiertelniku. Jestem Namira. Pani rozkładu, twoje spożywanie krwi i żółci dzieci Arkaja bardzo mnie cieszy. Daję ci ten pierścień. Noś go, a gdy będziesz ucztować na ciałach poległych, użyczę ci swej mocy. Aha. Słuchajcie, tutaj widać nawet twarz. Podejrzewam, że to może być twarz Namiry. Albo po prostu mam nieco zbyt wybujałą wyobraźnię. To jakby było na kcie głowy w sumie. No kto wie. Pław się w swej nikczemności, mój najnowszy czempionie. Wiedziałam, że jesteś kimś wyjątkowym, gdy tylko ujrzałam cię w komnacie. Weźmy co ma. O, to się jakby nie patrzył nieboszczykowi już nie przyda. A nam jednak może. Dobra, weźmy sobie tą skrzynkę jeszcze. Wiedziałam, że jesteś kimś wyjątkowym. A teraz jesteś czempionem Namiry. Powiernikiem jej pierścienia. Jesteś wszystkim, czym chciałam być. No, Eolo, dziękuję ci za twoją pomoc. To zaszczyt, czempionie. Możesz tu zostać i poznać resztę sabatu. Raczej nie chciałbym. Także, no słuchajcie, będziemy już opuszczać to wesołe zgromadzenie fanów Namiry. My do niego jednak nie będziemy przynależeć oficjalnie. Może raczej nieoficjalnie, no bo jednak mamy jej pierścień. I zobaczmy, co robi. Zwiększa kondycję o 50 punktów. No dobra, no bonus do kondycji zawsze się przyda. Myślę, że go weźmy. To będzie, no, dłuższy bieg, jakby nie patrzeć. Będziemy mogli pokonać szybciej dłuższy dystans. I myślę, że to było jedno z najmniej smacznych zadań, jakie musieliśmy kiedykolwiek wykonać. No cóż, oby nigdy więcej. Dobrze, zobaczmy, co możemy teraz jeszcze wykonać. Zakazana opowieść. Tutaj do tego odcinku podchodzę, szczerze mówiąc, bez planu większego. Wiecie co, wydaje mi się, że skoro jesteśmy w okolicach Madgardu, to lepiej zwiedźmy to miasto i zobaczmy, co tam się znajduje. Będziemy zwiedzmy oczywiście. To jakieś zgromadzenie. Więc nic nie wiesz o tym domu? Nie. Może ktoś wchodził albo wychodził? Jakieś dziwne światła lub dźwięki? Jest opuszczony i zawsze był opuszczony. Przepraszam, wiesz coś może o tym domu? Ktoś do niego wchodził albo wychodził? Nic nie wiemy. A niech to. Zdaje się, że całe miasto cierpi na amnezję. Służę w straży Stendara. Podejrzewamy, że w tym domu oddaje się cześć Dedrom. Mroczne rytuały i tak dalej. Aha. No,
Jakby co, mogę ci pomóc. Mam już 3 artefakty dedyczne, więc... Właśnie miałem wejść do środka, ale przyznam, że przydałby się ktoś do pomocy. Chodź ze mną i miej oczy szeroko otwarte. Dedry to potężne i podstępne istoty. Nie wiadomo, co tam znajdziemy. Oj, masz rację, tyranusie. Dobrze, weźmy to zadanie w tym układzie. Opuszczony dom. I zobaczmy, co tu można znaleźć. Meble nie są przegniłe. Ktoś tu był i to nie. Póki co jednak, wiecie co? Upuśćmy nieco przedmiotów. Ja tu sobie po nie wrócę, kiedy będę wszystko czyścić sobie już poza odcinkami. Bo jednak chciałbym mieć w miarę swobodny udźwig niż taki, no. Ale zapytani ludzie twierdzą, że nikt tu nie wchodzi ani stąd. Ograniczony. Nikt nie wchodzi, nikt nie wychodzi. Zdaje się, że to stamtąd. Chyba tu niczego nie słyszę, tyranusie, ale. No jest jakaś mgła, to ewidentne. Dość tego. Coś jest w domu. Chodźmy, dowiemy się prawdy. Wychodź! Wiemy, że tu jesteś. Chyba mi się trochę głos zmienił. Kolejne drzwi. Spróbuj je otworzyć. Na łaskę Stendara. To nie jest zwykła tetra. Musimy sprowadzić pomoc. Słaby. On jest słaby. Ty masz w sobie siłę. Zgładź go! No proszę, nawiedzony dom. Zobaczcie to wiatro, jak tylko się rzuca pod sufitem. I ten kocioł, ale czy... Możemy to jakoś inaczej rozwiązać, czy musimy go koniecznie zabić? No już, ruszaj! Nie, zabij go. Zetrzyj jego kości na proch. Rozszarp jego ciało. Chyba nie mamy wyjścia, niestety. Więc... Wiemy, co ten głos każe, bo... Tak. Śmiertelniku, czeka cię nagroda. Dalej. Bo jednak nie mogliśmy... stąd wyjść. A słuchajcie, jako że nosimy ten pierścień od Namiry, będziemy mieć wybór, czy chcemy przeszukać zwłoki, czy się nimi posilić. I zobaczcie, teraz go zdjąłem, tyranus. Nie muszę się nimi w ogóle teraz, no, żywić, ani zastanawiać się, co chcę z tym zrobić. To wiecie, wszystko ucichło na szczęście. Te drzwi są już do otwarcia? Tak. Tak. Dalej. Po same wnętrzności. Okej, ale nie musisz być taki obrazowy, wiesz? Już tak blisko. Nagroda na ciebie czeka. No, mamy buławę. I co z tego? Głupcze, skąd ten pomysł, żeby Molag Bal, pan dominacji, miał cię tak łatwo nagrodzić? Co widzisz z tej malutkiej klatki? Mów! Molag Bal, czyli kolejna Dedra. No proszę, no... Widzimy ołtarz. Tak, to ołtarz. Na nim ludzie składają ofiary ku mojej czci. Słabi są karani przez silnych. Władca Dedr ma jednak wrogów. Moja rywalka Beutiach kazała swym kapłanom zbezcześcić ołtarz. A teraz zjawiasz się ty. No, więc chcesz się na tej innej Dedrze odegrać? Zemsta? Nie. Ja oczekuję poddaństwa. Pragnę, by kapłan, który się tego dopuścił, ukląkł przede mną i oddał mi swą duszę. Zaglądał tu, by odprawiać obraźliwe gusła z rozkazu Beutiach, ale zaginął. Został pojmany i teraz gnije w samotności. Ocal go! Niech jeszcze raz odprawi rytuał. Będziemy wówczas na niego czekać. Molag Bal jest chyba najbardziej podłą z Dendr, to jest według mnie niewątpliwe, ale nie poznaliśmy jeszcze wszystkich na dobrą sprawę.
Lat wszystkich bodajże jest 15 albo 16. I to są by kontakt bezpośredni z którą? Czwartą Deadą? Nie wiemy, jak wygląda sytuacja z innymi. Mogą być jeszcze bardziej nikczemni niż właśnie Molagbal. Chociaż to będzie tak trochę ciężko. To Beutia wydaje się być również no dość szemraną istotą, mówiąc delikatnie, skoro ma takiego potężnego przeciwnika. Więc to jest kapłan Beuti. Wiadu cię k niej. No dobra, pójdźmy tam od jaskini z mieszkania. Myślę, że wykonamy sobie tyle, ile zdążymy tego zadania. Bo z tego co kojarzę, Reduta Kniei to jest też no dość potężna lokacja i jednak jeden odcinek może nie wystarczyć na nią. Ale zanim to, przywajmy jeszcze raz Tun Verhida. Trzymam za słowo. Tak, trochę go może być, że wycięło. No ale dobra, przetestujemy sobie ten krzyk w wolnej chwili. Póki co zostaniemy przy sprawdzonej, nieugiętej sile. Kto wie, może to będzie lepszy wybór niż krzyk Dun Verhida. Znaczy, kolejne zadanie mamy już za sobą. I mamy towarzystwo. No tak, już nie mogę teraz krzyku wykonać, ponieważ musi mi się czas odnowić, kiedy będę mógł to zrobić. A może leczenie choroby? No to wypijmy jedną. I zawalczmy z tymi kotami. Na szczęście jesteśmy już dosyć silni. Więc powinniśmy sobie poradzić. I tak też się stało. Ale no trzeba takich szczegółach pamiętać, jak właśnie czas odnowienia krzyku, że to jeszcze się nie zdegenerowało i tak do końca i możemy mieć problem w związku z tym. Dobrze, a tymczasem do Reduty Kniei. O proszę, mamy jeszcze smoka. I bandyci chyba. Tak by to wynikało z tego, co słyszę obok siebie. Kupijmy te miksturki uzdrowienia. Kim wy jesteście? A nie, to żołnierze. Cesarscy żołnierze są tutaj również. Liczę, że pomogą nam tego smoka pokonać. Czyli chociaż raz mamy wsparcie w walce ze smokiem, a nie większą ilość przeciwników. Miła odmiana, muszę przyznać. Chodź do mnie, smoku. Proszę, by twoje kości i łuski znalazły się w moim ekwipunku. Dobrze, jesteś mocno osłabiony. To widać, że ataki w skrzydło jednak są bardzo dobrym pomysłem przeciwko smokom. I będzie go po prostu dźwigiem. Ma 25, mamy za dużo rzeczy w ekwipunku, w sensie 25 jednostek wagi. Ach, co macie to smocze części, że kto może nazwać, nam trochę zajmują wagi, a nawet więcej niż trochę. Szukam teraz mikstury, wiecie, na zwiększenie udźwigu, czyli są bodajże mikstury i wywary siły. O, 20 to będzie za mało. Potrzebujemy trochę więcej niż 20. Wigor to nie. Wypijmy tą skumę. I proszę, wywar siły większe o 30, czyli idealnie. Ej ty! A, należy do obywateli. Tutaj nie można wchodzić.
w sprawach cesarskich. Tak, tak, i musisz zapłacić krzywdę. Powiedzmy 100 sztuk złota. No dalej, płacz. No proszę, podrabiańcy, a nie cesarscy. Dobrze, skoro nie możesz zapłacić pieniędzy, zapłacisz życie. Oj, orku. Bardzo zły pomysł. Będzie teraz smoczym dziecięciem, który ma jeszcze te ryczne artefakty. No, o czym ty myślałeś, kolego? No, oddaj mi się. Czy nas jeszcze atakuje? Od tyłu? Na szczęście nie, dobra. Jako że mam teraz, no, znacznie przekroczony udźwig, chciałbym odnaleźć tą drutę kniei, po czym szybko się przenieść do białej grani, odłożyć te smocze kości i łuski i tu wrócić. Tylko czy my tu możemy jakoś stąd przeskoczyć? My jesteśmy już bardzo blisko, naprawdę nie chciałbym się stąd wycofywać. Pamiętacie, że skakanie w Skyrim czasami może was zaprowadzić tam, gdzie nie byliby się w stanie normalnie wejść. O proszę, widzę renegata. Ale że są tak daleko od pogranicza, to jestem trochę zdziwiony, szczerze powiedziawszy. Dobra. Mamy redutę odkrytą. I teraz szybko zostawmy to, co możemy zostawić w białej grani. I wrócimy tutaj. Myślę, że tutaj, no chociaż częściowo wykonamy to zadanie dla Molagbala. I najwyższe dokończymy je w kolejnym odcinku. Wypisz sobie jeszcze jeden wywar, żeby trochę to przyspieszyć. I odłóż co możesz. Tylko oczywiście pójdziemy do naszego kuferka. To jest smocze kości i łuski. Przydadzą się do wytwarzania broni ze smoczej kości. I oczywiście pancerzy. Mamy tutaj nasz kufer i smocze kości oraz smocze łuski i od razu lżej na duszy. Tak, tutaj w poszczególnych domostwach nasi huskadlowie będą pilnować naszego dobytku. Więc wydaje się, gdy się rozdzielimy, to właśnie to będzie można ich później znaleźć. To jest raczej dość w porządku, bo nie trzeba chodzić nie wiadomo gdzie i ich szukać nie wiadomo gdzie. No, słuchaj, renegacie, przeszkadzasz mi, musisz umrzeć. Dobra. Nie robi to nam. Po co ten pośpiech? I tutaj mamy wejście w tym układzie, tak? A tu jest renegat, którego widzieliśmy wcześniej. Wypadałoby go pokonać. Chyba nie mogła się obrócić, przez co ją zablokowaliśmy. No, ale nie ukrywam, no, to raczej nie jest nasze zmartwienie. Tutaj patrzę, czy nie ma jakiegoś kuferka przypadkiem, ale go nie widzę. Nie ma, no dobrze, no to w tym układzie pójdziemy tam, gdzie nas kieruje znacznik. Ja tu tak nie. Z tego co wiem, to jest to też dość rozbudowana lokacja. Ale czy starczy nam tutaj jeden odcinek? Powątpiewałbym. Może gdybyśmy weszli, wiecie, od zera, czyli na samym początku tego odcinka, to może byśmy się wyrobili. Ale nie ma co się tym przejmować. Ponieważ tak też damy radę. Dobra, wracamy do naszego przyjętego modelu walki. Czyli atakujemy z nienacka na dystans i dobijamy na blisko. Ale ci ten łuk wyleciał. Tutaj słuchajcie, no czasami Dagdol w Skyrim jest fenomenalny. A, chciałem w pustrodę, a czy na przetestowanie tego krzyku, który w sobie możemy odblokować. Wykupmy go i ustawmy sobie już.
Witam. Aha, chciała nas z pułapką potraktować, ale nie zdążyła, więc w tym układzie ta pułapka odsunie drogę dotarcia do nas i jej towarzyszom. Co jest za tymi drzwiami? To może być jakaś znajdźka, ponieważ są to drzwi blokowane na poziomie eksperckim. A gdyby gra chciała, żebyśmy gdzieś się przedostali, to nigdy by nie kazała nam odblokowywać drzwi, przynajmniej na takim poziomie trudności. Proszę zobaczyć ten chwilowy hałas, który był w tle, no... Ktoś musiał do mnie wejść i uznał, że właśnie teraz pokażę, co robię mojej rodzince. Przy mnie, no ja tego, wiecie, nie pochwalam, ale... No cóż, szkoda zbyt długo o tym myśleć. Po prostu... Ludzie są złośliwi niekiedy i tyle. Dobra. Da się na dość wiele, żeby cię zabić, jak widzisz. I chyba jednak raczej musieliśmy otworzyć, żeby dotrzeć dalej. To jest pismo Renegata. Zobaczmy je sobie, może mieć jakieś zadanie. Ale jednak nie. Tylko kawałek lodu tutaj był. I okazuje się, że jednak musieliśmy te drzwi otworzyć, żeby móc pchnąć tą scenę dla Molagbala dalej. Dobra, tu widać kolejnego Renegata. Znacie tylko jego hełm. A proszę, jest jeszcze jeden. Zbieracz, czyli drugi najsłabszy w hierarchii, z tego co się orientuje. I no widzicie, jednak to jest skradanie. Odpowiednio stanowane. Bardzo ułatwia takie właśnie starcia. I nie ukrywam, no dla mnie to ma przykładowo ogromny urok. Żeby tak komuś po prostu wejść i go w sposób nieco nikczemny odesłać za światy. I proszę, i to jest ten krzyk Dunverhida. On, ja to jeszcze zabija od razu przeciwnika, to jeszcze go zmienia w naszego poddanego, jeżeli tak można powiedzieć. Jest niewątpliwie bardzo potężny krzyk, który się będzie bardzo przydawać. I myślę, że może on być godnym kandydatem, żeby zastąpić nieugiętą siłę, czyli Fusrodę. A tutaj co mamy? Och, 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 zobacz jaki kompleks potężny. Nie no, to nie ma opcji, to będziemy robić jeszcze jeden odcinek. Również tutaj można znaleźć nawet te dwa unikaty, które są dość mocno ukryte. I mam nadzieję, że uda mi się wam je pokazać. Znaczy udać się uda. Ale mam nadzieję, że to będzie dla was no, nowość, której jeszcze nigdy nie odkryliście. No, dobij go, Johan. On jest już właściwie już twój. O, to trudno, nie udało się. No to poobserwujmy okolice na zbliżeniu. Przybliżanie sobie widoku również zużywa kondycję. Oho, tam już ktoś idzie. Naprawdę, to nasz dobry znajomy szabrownik. Gdybyśmy korzystali z silniejszych strzał, wiadomo, on by otrzymał wtedy większe obrażenia i poszłoby nam o wiele łatwiej, ale tak jak teraz jest, jest dobrze. Zobaczmy sobie ten krzyk działający dystansowo. Aha, czyli on chybia. Po prostu musi pójść w linii prostej, z tego wniosek. No dobra, to bierzmy miecz w dłoni i zajmijmy się walką. Dobra. Oni na szczęście zbytnio wymagający nie są. Oho, szaman. Mag w Skyrim zawsze jest bardzo groźnym przeciwnikiem i trzeba go bić, jak tylko nadarzy się jakaś okazja ku temu.
przykładowo tak jak teraz. Właśnie po to mamy łamacz czarów, żeby sobie ułatwiać życie, a nie komplikować. Bo jednak tutaj czary zadają ogromne obrażenia i lepiej jest być w stanie się przeciwko nim bronić sprawnie, niż mieć później kłopot. Dość mocno się uleczyliśmy i to powinno na nich wystarczyć w zupełności. No, jesteście moi. I słuchajcie, polecam wam sobie bardzo dokładnie przeczesać ten teren, ponieważ tu można odnaleźć wiele łupu, który normalnie można pominąć. Akurat jeszcze ten szaman, może szaman, ten kapłan jest na szczęście blisko, a też widzę, że mamy dobry czas, więc myślę, że jednak dokończymy w tym odcinku ten wątek, ale tylko pod warunkiem, jeżeli kapłan jest tam, gdzie myślę, że jest. I zobaczymy. Mhm. Poczekajcie. Ach, teraz niepełny krzyk tylko ich osłabia. Znacznie, bo znacznie, ale jednak. Dlatego lepiej zdobyć tak. Ok, czyli on był zbyt silny, żeby go tym zabić. Logrofie. Ty tam. Jesteś tu, by mnie zabić? Zaszlachtować potężnego Lokrolfa? Kiedy on siedzi przywiązany i bezbronny? A kto mnie jeszcze atakuje? Jednak co wiecie, że ten plecy zrobił. No zobaczcie, co za niemilec. Musieliśmy przerwać rozmowę z Logrofem, niestety. Tam gdzieś jeszcze oczekuje nas jeden renegat. No proszę, już o nas idzie. Dobra, jesteś mój. Niestety masz zbyt słabe... Kto to powiedział? Zaklęcia, żeby mi się przeciwstawić, przyjacielu. Dobrze, wróćmy do kapłana. I zaprowadźmy go do Matkartu. Chcę cię uratować. Nikt nie wiedział, gdzie byłem, gdy mnie porwano. Kto cię przysłał? To nieistotne. Ale mogę ci powiedzieć, no... No Beltiach. Roczna pani? Przysłała ciebie? Teraz pewnie opowiesz mi bajeczkę o trolu, który rozdaje prezenty dobrym chłopcom i dziewczynkom. No, nie do końca. Dobrze, to nieważne. Masz pieniądze, chodź ze mną. Dobrze. Nie będę zadawać pytań. Odetnij mnie. Dobrze. Ach, wolność. Teraz zejdź mi z drogi. Mam coś do zrobienia. Oj, zgadza się. Dobrze, przenieśmy się szybko do Matkartu i zobaczymy, jak to zadanie się rozwinie. Chociaż tu, no wiadomo, mamy go złożyć w ofierze. Ale może będzie jakiś inny sposób, żeby to zadanie ukończyć. A co się być może naiwnie łudzę, no ale... Kapłan jest już z nami. I chyba chce dokończyć dzieła zniszczenia Molagbala, z tego co mi się wydaje. Dobra, to było tędy. I jeszcze trochę głębiej. Molagbal! Sądzisz, że jesteś w stanie pokonać wiernego Beltiach? Już wcześniej wygrałem to starcie. Aha! Tym razem mam własnego czempiona, Logrolfie. Tak. Śmiertelniku, daję ci moją buławę w całej jej zardzewiałej dokuczliwości. Zetrzyj kości Logrolfa na proch i wydrzyj z nich jego duszę. Niech się przede mną ukorzy. No dobrze, lepiej z tego nie dyskutować. Zobaczmy tą buławę może. Zardzewiała buława. 18, 13, 5. Ach, Molagbalu, no...
Mógłbyś być, jest co bardziej hojny. Albo chociaż móc chcieć lepszej broni. I zmarł wierny przekonaniom. Wy, śmiertelnicy, i wasze wątłe, kulawe, żałosne ciała. Spróbuj jeszcze raz! O kurde, wskrzesił go. No, Grolfie, myślę, że jednak to długo potrwa. Klękasz przede mną? Tak. Ofiarowujesz mi swoją duszę? Tak. Porzucasz słabą, godną pożałowania Bełciach? Tak. Logrolfie, należysz teraz do mnie. Jednak jeszcze statki wyszedł. Zabij go. No, zabijemy go, bo chyba... Chyba nas nie wypuści z tego domu, więc róbmy to, co nam każe Molag Bal. Zadowolony? Buława Molag Bala, śmiertelniku, oddaję ci jej prawdziwą moc. Gdy twój wróg padnie u twych stóp skrwawiony i złamany, pamiętaj, iż będę cię obserwować. Oj, będę pamiętać. Dziękuję, Molag Balu. Teraz muszę zająć się pewną duszą w otchłani. Opiekuj się domem pod moją nieobecność. Zobaczmy jeszcze szybko tą buławę i moi, to co by było w tym odcinku na tyle. Teraz ta buława ma niewątpliwie znacznie lepsze parametry. I widzimy się już jutro w kolejnym odcinku Skyrim. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się, cześć, pa pa.